Varshan to boss, którego da się farmić najszybciej ze wszystkich w całej grze. Spokojnie w sezonie trzecim udawało mi się zdobywać ich 9 na godzinę. Warto więc wiedzieć o nim jak najwięcej, zwłaszcza o jego uber wersji w sezonie czwartym. Od startu sezonu czwartego każdy boss na udręce może wydrobić uber unikat, więc warto wybrać sobie swojego ulubionego i na pewno dla wielu z was będzie to Varshan. Powiedzmy sobie więc, gdzie go znaleźć, jak go przywołać oraz dokładnie co możemy z niego zdobyć. Varshan jest związany z drzewem szeptów i ogółem szeptami, tymi wydarzeniami w otwartym świecie. Widzimy, że zdobywamy upiorne przysługi, gdy zdobędziemy ich 10, ja obecnie mam 7, potrzebuję jeszcze zdobyć przynajmniej 3, jeśli zdobędę 5, będę miał 12 na 10, odbiorę skrzynkę za 10 w drzewie szeptów, będę mieć 2 na 10, tak dalej, ale odbierając tę skrzynkę mam szansę na jeden z 4 materiałów, a czasami nawet wypada kilka z nich. Wraz z sezonem czwartym będzie to też fajne, że w tych skrzynkach szeptów mamy szansę na dodatkowy materiał i to też niekoniecznie tylko na Varshana. Więc ogółem farmienie szeptów będzie naprawdę bardzo mocne na endgame'ie, co obecnie można było trochę olewać, ale nie będzie wolno tego robić w sezonie czwartym. Otwierając skrzynkę mamy szansę na serce, głowę, kość udową albo drżącą dłoń. I nie ma szans na szukanie konkretnie jednego z tych materiałów. Nie możemy farmić głowy, nie możemy farmić serca, tylko farmimy jeden z tych 4. Możemy jednak później pójść do alchemika, najlepiej tutaj w Kiewosadzie, i zmieniać jedne materiały w drugie. Działa to tak, że głowa, kość i ręka to jest tak jakby materiał z koszmaru, a serce to jest materiał z udręki. Varshana możemy przywoływać już na randze świata trzeciej, koszmarze, ale nie róbcie tego, ponieważ tam nie dostajemy materiału na Duriela. Zabijając Varshana na udręce, otrzymamy też z niego śluzowate jajo, więc o wiele lepiej jest dopiero zabijać go na udręce, randze czwartej. Ale stąd właśnie wynika też ta taka dziwna sprawa. Moją taktyką jest to, że nigdy nie zamieniam serca w inne materiały. Serca po prostu zawsze sobie zostawiam. Jeśli mam je nadmiarowe, teraz mam na przykład 5 nadmiarowych, to one sobie spokojnie siedzą. Bo jeśli te serca sobie zamienię w jakieś inne materiały, dajmy na to, odpalę sobie głowę, odpalę sobie rękę, odpalę sobie kość i zajebiście, bo teraz mam 4 Varshany zamiast 3. Ale mam tylko jedno serce teraz. Więc jeśli się nagle okaże, że z kolejnych 3 skrzynek dostanę same głowy, to te głowy mogę sobie zamienić na rękę i na kość, ale głowy na serce już nie mogę zmienić. Po prostu jedno w jedno mogę, ale drugie w drugie już nie. Wszystko jest opisane tutaj. Zostawcie sobie zawsze nadmiar serc i dzięki temu nigdy nie będziecie mieć problemu, że kondys, kurde, dropię głowę po raz ósmy, nie mogę biegać Varshana, bo nie mam serc. No bo zamieniałeś serca na inne materiały. Nigdy tego nie rób. Serc zawsze chcesz mieć nadmiar, ponieważ nie możesz ich zyskać w żaden inny sposób niż je wydropić. No, możesz je trade'ować oczywiście. Wszystkie materiały na bossy są trade'owalne. Trade w Diablo 4 istnieje, ale główny problem będzie taki, że nie możesz ich sobie zamienić z jednych materiałów w drugie. Trochę przydługo, ale wolałem to dobrze wytłumaczyć, bo non-stop ciągle ktoś o to pyta. Druga sprawa, o co pytacie często, to jak w ogóle farmić kondys, jak farmić szepty. Robisz wszystkie szepty. To jest najprostsza rzecz. Robisz wszystko. Jeśli nie masz postaci, która jest w stanie zrobić wszystkie szepty na całej mapie, to znaczy, że jest wolna. To też może mogę polecić jedną z moich postaci. Ja tutaj oczywiście głównie zajmuję się buildami. To jak ja to robię, to patrzę na każdy akt, to jak długo szept wygasa. Tutaj widzę 40 minut, 55 minut, 10 minut, 25 minut, godzina 10. Więc najpierw zrobię te, które się wygaszają za 10 minut. Pewnie nawet nie zdążę ich zrobić wszystkich. Oczywiście pamiętajcie, że world bossy, PvP eventy i tak dalej też mają swoje timery, warto je robić. Na przykład boss na PvP chyba się co 3 dni resetuje, a daje 5 punktów, którego możemy zrobić dosłownie w minutę, więc zawsze warto go robić. Oraz podobnie eventowe. Na sezon czwarty jakie będziemy mieć eventowe szepty to nie wiemy. Wiemy, że są teraz szepty Helltide'owe, więc pewnie to będzie z tym związane. Ale może będą jakieś jeszcze dodatkowe. Raczej nie, raczej nie. Ale tak, najpierw robię te, które zaraz wygaszają, potem robię te, które wygaszają później, 24, 40, 55, godzina 10 i wtedy, kiedy już zrobię te wszystkie akty, to znowu w trzecim akcie będą i znowu w pierwszym akcie będą. Może nawet będę robić to tak długo, że znowu będą w akcie 5. No i w ten sposób mogę non-stop farmić te szepty. Jednak powinniście mieć tak szybką postać, że będziecie w stanie wyczyścić całą mapę z szeptów i nie będzie już tutaj nic więcej do roboty. Jeśli robicie w taki sposób, i zwłaszcza gracie w party, ponieważ jest jedna ważna sprawa, kiedy wykonujecie szept, macie małą szansę na przywołanie groteskowego oprawcy. I ten groteskowy oprawca zawsze dropi przynajmniej jeden materiał na Varshana. I w taki sposób, jeśli gracie w party, to jest to jednak potężna różnica, ponieważ może ten groteskowy oprawca pojawiać się każdemu z was. Może się zdarzyć nawet tak, że się pojawiają 4 naraz, więc macie z jednego szeptu 4 materiały na Varshana, zamiast z jednej skrzynki 1-2 materiały, co jest oczywiście mega przesadzone. Ale w taki sposób właśnie my, farmiąc w party, zdobywaliśmy po 9 Varshanów na osobę na godzinę, co było dość przesadzone. Więc tutaj niestety, ale farmienie Varshana w party jest o wiele mocniejsze. Jednak spokojnie da się to robić solo, nie mówię, że nie. Po prostu robicie wszystko, nie ma co się spinać. Tutaj, które robić szybciej, które robić wolniej. Nie, po prostu robicie wszystko. Zrobienie całej mapy z szeptów, czyli właśnie około 7 aktów można powiedzieć, no bo zazwyczaj te 2 się potem powtórzą, powinno wam zająć około godzinę. Więc zwłaszcza licząc w sezonie 4, jak będziecie dostawać te dodatkowe materiały, do Varshana można bardzo, ale to bardzo szybko farmić. Ale jak już wiemy, jak go farmić, to teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle z nim walczyć. Ponieważ według mnie Varshan jest najtrudniejszym bossem w całej grze, jeśli nie wiemy, jak właśnie do niego podejść. O tyle w sumie, że walka z Varshanem składa się tylko i wyłącznie z 3 części. Przypominam, uber bossy level 200 mają specjalne ataki, które wywołują na was osłabienie, które zwiększa otrzymywane przez was obrażenia. I tych ataków musimy się wystrzegać jak ognia. Jeśli dostaniemy takie ataki 3, 4, 5 razy, no to po prostu umieramy za kolejnym, no bo ten debuff już powoduje, że otrzymujemy tam 10 razy większe obrażenia czy coś w tym stylu, dokładnych wartości nie znamy, ale są to po prostu przesadzone. Jeśli chodzi o Varshana, jego podstawowe ataki działają tak, że albo do nas się tak lekko szarżuje i atakuje, albo po prostu tak na sklepie swoimi mackami. Nie robią one zbyt dużo, nic specjalnego się nie dzieje, o tyle, że odzyskują część jego bariery, co powoduje, że też walka z Varshanem będzie dość dłuższa w porównaniu do innych postaci, jeśli macie mało obrażeń. Po prostu Varshan tak jakby cały czas się leczy w walce, co jest dość nie fair. No ale tutaj też nie można przechodzić całym buildem na bossy. Druga sprawa, trochę bardziej groźna, to że Varshan w trakcie walki cały czas przywołuje swoich sługusów. Przywołuje on ich 3 i jeśli ich pochłonie, to dostaje 1 z 3 buffów. Jeden z buffów to jest to, że może nas oślepić przy ataku. Drugi buff to jest to, że ma więcej obrażeń, co też jest groźne. No i trzeci buff, będzie on nam zabierał zasób za trafienie. Więc przywołując 3 gości, jeśli pochłonią wszystkich 3, to ma te 3 buffy. Więc chcemy każdego z tych gości zabić, żeby tego żadnego buffa nie dostał. Więc to też dodatkowo spowalnia naszą walkę, że musimy się zająć tymi sługusami. Ale to, co jest najgroźniejsze, to właśnie te ataki, które wywołują debuffy. I to będzie o wiele prościej pokazać tutaj dokładnie na nagraniu, nawet lekko w zwolnionym tempie. Pierwsza komba ataków zaczyna się dość spokojnie, wywołują taki krzyż. I w tej fazie on ma 3 różne ataki. Wiesz tutaj, że ja nawet już zostałem trafiony jednym, bo mam jeden ten debuff. Ale tak, zaczyna się od tego, że on tworzy taki krzyż. I potem będzie tworzył na obrzeżach takie trójkąciki. Nie ma co przechodzić za nie, chcemy wejść pomiędzy ten krzyż, a pomiędzy te trójkąciki. Szczerze, jedną mądrą decyzją też jest to, że z chwilą, kiedy zobaczymy, że to wybucha, to możemy też już w to wejść. Bo ten atak już minął i nas już nie zrani. Ja spokojnie wchodzę pomiędzy nie, ale muszę szybko właśnie przejść w dół, w to miejsce, gdzie ten krzyż został wywołany. Bo widzicie, że tutaj już na mnie ten atak zaczyna się pojawiać. Wybuchło to obrzeże, ja zdążyłem szybko zareagować, przeszedłem w dół. Kolejny atak wybucha, potem tworzy się kolejne obrzeże na większym obszarze. No i w sumie już tyle. Ten atak jest jeszcze w miarę znośny. Przeanalizujmy sobie go jeszcze raz, w zwolnionym tempie. Varshan wywołuje ten krzyż, musimy trochę wyjść, ale nie aż tak daleko od niego. Atakuje obrzeżem. Potem musimy tak jakby wejść w miejsce, gdzie był atak tym krzyżem i możemy już w tym miejscu zostać. Kolejny atak jest znowu na obrzeże, więc nas nie trafi. Drugi z 3 rodzajów tych ataków na ziemię jest najprostszy, ponieważ robi on taki po prostu wiatraczek dookoła. Więc musimy po prostu się przesuwać, w zależności od tego, czy... Ten atak jest chyba, jak zawsze pamiętam, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc tutaj nawet nie ma co kombinować. Chodzimy sobie dookoła, nie ma problemu. Wywołują tam parę tych ataków, nie ma szans tego nie uniknąć. Aż w końcu natrafiamy na mój najmniej ulubiony typ ataków. Zaczynamy od takiego wiatraka jakby 4 atakami. Więc mamy też 4 pola wolne, musimy się w jedną z nich przesunąć. Ale potem od razu atakuje na bardzo dużym zasięgu, zostawiając nam też takie małe 4 elementy w środku. Nie wiem, czy nawet widzicie. Tutaj jest bezpiecznie, tutaj i tutaj. Jak sobie porównamy do tego, co było wcześniej, to najlepiej właśnie zobaczyć, że w tym miejscu, gdy on wywołuje ten atak, to w tym miejscu będzie też wolne pole. Więc muszę się szybko przesunąć w górę. I z chwilą, gdy widzę ten wybuch, że on już wybuchnął, to muszę szybko wejść w to miejsce tutaj. Ale jest ono bardzo małe, nie mogę wyjść za daleko. W tym ataku najlepiej trzymać się blisko Varshana. Wywołuje on kolejny atak, wybucha. I potem kolejnym atakiem jest znowu taki sam wiatrak, tylko przesuję to jakby 45 stopni, więc pierwszy i trzeci atak są jakby uzupełnieniem siebie, więc teraz muszę nawet zostać w tym miejscu, w którym byłem. I o tyle śmieszne, że ostatni atak jest taki obszarowy na koniec areny, więc mogę zostać w tym samym miejscu, w którym byłem. Więc analizując to tak powoli, zaczynam od tego, że przesuwam się w górę, muszę przesunąć się w lewo, prosto tam, gdzie był atak, i w tym miejscu już po prostu zostać przez parę sekund, będąc pewnym, że te ataki mnie nie trafią. Wy tam widzieliście, ja się lekko przysunąłem, żeby atakować Warszana swoim podstawowym atakiem, co spowodowało, że wszedłem też w ten atak po lewej stronie. Przesuwam się tutaj w górę, idę w lewo i już w tym miejscu stoję i czekam po prostu, można powiedzieć, żeby nie zostać trafionym. I to, jak często Warszan będzie robił jeden z tych trzech ataków, jest kompletnie losowe. On może nawet całą walkę robić tylko jeden wariant z tych trzech. To jest zawsze losowe. W taki sposób wiemy, jak go zabić, wiemy, jak go pokonać, więc przejdźmy teraz sobie do nagród. Przypominam, że w sezonie 4 bossy nie mają gwarantowanych unikatów, ale jest bardzo duża szansa, że je wydropią. Tutaj macie całą listę wszystkich unikatów, które boss dropi, ale te, które są moje ulubione, zwłaszcza tak patrząc na start, nie każdy, kto gra, tutaj musi grać optymalnie. Tak jak mówiłem, że tylko Warszawie się opłaca zabić na odręce, to też niekoniecznie musicie. Jeśli ktoś sobie chce zabić go wcześniej, to na przykład na druidzie sobie tutaj możecie wydropić kostur staruchy pod pazur, tak jak na barbarzyńcy pierścień czerwonej furory, na czarodziejca pierścień Tal Rashy też bardzo mocny. Tutaj na łotrze możecie zdobyć podziemnego łowcę, łuk podkryta i precyzję, który w sumie jest do każdego buildu przydatny. Na nekromancie bezśmiertne oblicze, nekromanta podwłócznie z kości z summonerami podwłócznie z kości będzie bardzo mocny w przyszłym sezonie. To też możecie chcieć sobie go wyfarmić, zwłaszcza, że ring z Warszana pod summoner też jest bardzo mocny. Warszana zdecydowanie będziecie chcieli farmić i też mam nadzieję, że ten poradnik wam pomoże farmić Uber Warszana. Bo Warsza na level 200 oczywiście się opłaca farmić najbardziej. Ogółem boss level 200 są trochę przesadzone z tym, jak dużo itemów dropią, ale też są właśnie lekko wymagające, więc tutaj też mam nadzieję, że ten poradnik wam wystarczy, aby sobie z nimi poradzić. Dajcie znać w komentarzu, który z bossów obecnie jest dla was najlepszy, a czy tutaj jakkolwiek te poradniki do bossów wam to zmieniają. Oczywiście kolejne poradniki do bossów w kolejnych dniach. Ja siedzę sobie na Twitchu, robiąc startery do buildów. Jeśli oglądacie ten film na premierę, to ja na pewno siedzę na Twitchu i robię startery na sezon 4, więc zaglądajcie tam. Ewentualnie jak macie jakieś pytania, macie jakieś propozycje, no to śmiało, oczywiście od tego są streamy, żebym też wam odpowiadał wszystko na żywo, na szybko, co potrzebujecie. Więc widzimy się tam, albo widzimy się w kolejnym filmie, kolejny pewnie poradnik do bestii z lodu. Hej, trzymajcie się, bye bye, hej, papa, cześć, hej.